Dziś inaczej, bez teoretycznych rozważań, tylko fakty i praktyka, czyli prawdziwe życie i swoje zadania biznesowe. Pokażę Ci kilka przykładów, jak rozwiązuje się problemy handlowe. Posłuchaj, być może znajdziesz w nich swoje problemy, wyzwania, a może po prostu zainspirują Cię do przemyślenia swojej strategii sprzedaży. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Będzie o strategii sprzedaży, a raczej o strategiach różnych, przytych na miarę, dostosowanych do zadania, jakie przed nami, przed moją firmą lub przede mną postawili kiedyś klienci. I nie będzie tym razem o światowych sprawach. Po prostu twarde, trudne sprawy, które mogą decydować, czy firmy rosną, czy nie. Czy będą istnieć, czy. No właśnie. Skuteczna strategia sprzedaży musi wygrywać. A jak się nie otworzy, no zapraszam, usłyszysz kilka przykładów, właśnie strategii, które wygrywały. I wygrywają. A jak się nie otworzy? No, przepis jest prosty. Najpierw trzeba dokładnie sprawdzić, czego nie robić. Wcale. I to jest większy kłopot niż znalezienie tego, co robić trzeba. Ale o tym usłyszysz e, później na konkretnych, konkretnych przykładach. Okej, okay. aha, jeszcze jedna definicja tylko. Co to jest strategia sprzedaży? Pewnie znasz lub czytałeś, czytałaś wiele różnych definicji tego pojęcia i im więcej o tym czytasz, tym trudniej zrozumieć w czym rzecz. A tak naprawdę chodzi tylko o jedno. Strategia, strategia sprzedaży odpowiada na jedno pytanie. Jak to sprzedać? I nic więcej. Klienci zgłaszający się do nas zawsze jakoś nazywają swoje problemy. To handlowcy są zli, tacy, marketing do dupy. Rynek się kurczy kryzys, konkurencja za niskie ceny ludzi do pracy nie mogą znaleźć no takich spraw może być wiele I jeszcze innych. I to jest jakby licznik a w mianowniku tego ułamka zawsze jest jedno zdanie jak to sprzedać i koniec. Polecam, tak na to. Spójrz, tak to rozumiesz należy i nie inaczej. I mówię ci to praktyk zajmujący się takimi sprawami na co dzień od niestety już kilkudziesięciu lat. Jeszcze raz. Strategia sprzedaży to zestaw działań, które w sumie dają odpowiedź, mają dać na proste pytanie: jak to sprzedać? Ok, no to zaczynamy. Albo nie, jeszcze jedna sprawa. Są dwa podejścia do tworzenia strategii sprzedaży. Pierwsze polega na tym, popatrz, Strzelę z łuku strzałą w drzewo, a potem przykleję do tego tarczę tak, aby wbita strzała była w polu numer 10. To podejście teoretyczne, łatwe i takie mają ci, którzy o strategiach z reguły opowiadają. Drugie jest takie: Mam wiele drzew, muszę najpierw znaleźć to moje, potem muszę w nie trafić, ale na tym drzewie nie ma tarczy, nie mam oznaczonych pól. Muszę w, ni w nią trafić? To jeden problem, i muszę sam określić, gdzie to pole 10 jest. I to jest podejście praktyczne, pamiętaj. I takie mają ci, którzy strategie sprzedaży tworzą, mierzą się. Okej, okay, nas interesuje ta wersja praktyczna numer dwa. No to co? Będziemy mówili o, jak to sprzedać? Aplikacja internetowa ma pozyskać płacących klientów. Inny przykład. Producent urządzeń takich technicznych chce sprzedawać więcej po prostu, ale na rynku inwestycyjnym. To takie B2B będzie. Sklep e-commerce, sklep BHP, czystej e-commerce. Dalej, producent oprogramowania do produkcji mebli, software house. Dalej, ciekawostka, klub fitness, nowy klub chce pozyskać nowych klientów. Kolejny przykład, kancelaria prawna, no ma więcej mieć zawieranych umów. Kolejny przykład, producent artykułów spożywczych, który po prostu chce, musi sprzedawać tony swoich produktów dziennie, a nie sprzedaje. Kolejny przykład, który omówimy, to jest aplikacja, którą stworzył pewien producent urządzeń, powiedzmy technicznych też. I trzeba tą aplikację sprzedać. Po prostu ją zaaplikować trzeba klientom. No i na koniec będzie pewna tra tragedia. Na koniec. Odcinek będzie w dwóch częściach, bo jest dosyć długi, a to jest część pierwsza. Zaczynamy. Popatrz. Różne firmy, różne branże, ale w istocie chodzi zawsze o jedną rzecz. Więcej klientów, więcej faktur, więcej sprzedaży, więcej przychodów, więcej zysku. I tylko tak naprawdę o to w tym chodzi. Możesz mówić o wielu różnych rzeczach: o marketingu, reklamach, o komunikacji, o negocjacjach, technikach sprzedaży, jakichś scenariuszach, komunikacji, ale cokolwiek nie powiesz, zawsze chodzi ci o jedno i to samo: więcej płacących i zadowolonych, powracających, lojalnych klientów których konkurencja nam nie podbierze, których to my umiemy podebrać konkurencji. Bo na tym konkurencyjność polega właśnie. Czyli wszystko sprowadza się do tak zwanej strategii sprzedaży, ponieważ w niej mieści się wszystko to, czego chcesz, czego potrzebujesz. I otrzymasz w tym podcaście kilka realnych historii rozłożonych na takie czynniki pierwsze, z metodyką tworzenia unikalnych strategii sprzedaży. Ale jedna z tych historii nie będzie taka, będzie zupełnie inna, trochę tragiczna i nerwowa. Ona będzie na koniec, abyś nie myślał, że może zrobić wszystko, że na wszystko jest jakieś rozwiązanie i że nie ma rzeczy niemożliwych. Nie, są rzeczy niemożliwe. Są takie rzeczy. I na nie trzeba bardzo, bardzo uważać, ponieważ kosztują najwięcej i mogą robić ludziom krzywdę. Ok, zaczynajmy. Aplikacja internetowa. Co ona robi? Pomaga klientom w prowadzeniu małej firmy. Skanujesz dokumenty i prawie cała reszta dzieje się automatycznie. A ty skup się, drogi kliencie, na swojej pracy i nie trać czasu. Nie denerw na denerwujący papiery. Prosta sprawa. Dzieje się rzecz w Holandii. Ok, jest taki, jaki jest na to rynek? Czy są na to klienci? Tak. Oceniliśmy, że jest 20 tysięcy małych firm prowadzonych przez Polaków, Czechów, Węgrów, Słowaków, którzy mogą z niej korzystać. Czyli czy jest konkurencja? No tak. Od ponad 5 lat jest firma, która udostępnia taką aplikację i posiada około 5 tysięcy użytkowników. Czy jest miejsce na kolejną aplikację? No wydaje się, że tak. Klient nasz stworzył podobną aplikację, licząc, że rynek jest na tyle duży, że zdobędzie swoich użytkowników płacących tam lekko powyżej 10 euro miesięcznie. Aby wszystko się biznesowo spinało, potrzebuje minimum 3000 użytkowników. Ilu ma? No, po dwóch latach akwizycji, reklamowania się, walki o klienta, obniżania cen i promowania promocji ma niecałe 600 sztuk. 600 użytkowników, 600. Czyli wszystko niby gra, ale nie gra. No i teraz jak to sprzedać? To, co usłyszałeś do tego momentu, to tak zwana pozycja wyjściowa z punktu widzenia klienta, czyli tej firmy. Dobrze, przesiadamy się teraz na drugą stronę i patrzymy na to, jak to wygląda z punktu widzenia użytkownika. No jest tych użytkowników około 20 tysięcy może być, ale w sumie niecałe razem 6 tysięcy użytkuje dostępne aplikacje od dwóch firm, czyli do większości nie dotarliśmy. Dlaczego? No bo to nie jest takie oczywiste, że mając świetny nawet produkt, dotrze szybko do wszystkich. Ludzie na różny sposób odbierają rzeczywistość. Poza tym, jeśli już nawet zainteresujemy, e, to, to czym możemy zainteresować? Tym samym co konkurencja. Niewiele różnimy się w komunikacji od niej, bo to sprawdziliśmy. A konkurencja jest większa i ma więcej zadowolonych klientów, jest dłużej na rynku. No to teraz co trzeba zrobić, żeby ta nasza firma mniejsza, Zaczęła wygrywać. No, trzeba zainteresować, czyli trzeba zmienić strategię komunikacji. Patrzymy, co robi konkurencja, i zakładamy, że tego właśnie robić nie będziemy. Ze wszystkich funkcji aplikacji szukamy i wyciągamy trzy najważniejsze. Skąd wiemy, że te trzy najważniejsze będą? No, ponieważ pilnie obserwujemy klientów i zastanawiamy się, co im sprawia kłopot największy. Przecież nie wszystko jest takie same. Kłopoty też mają swoją hierarchię. I wychodzi nam, że pewne trzy sytuacje z ich życia biznesowego, tych klientów, no najbardziej są kłopotliwe dla nich. OK, mamy to. Teraz musimy opowiedzieć o tych trzech sytuacjach inaczej. Kręcimy wideo, jakie? Pokazujące normalnych ludzi w ich sytuacjach z życia, gdzie dochodzimy do momentu, kiedy pojawia się jeden z tych trzech problemów, i wtedy aktor używa tej aplikacji, tej jednej funkcji, która ten problem rozwiązuje. Nic nie mówimy, kompletnie, nic nie piszemy, tylko pokazujemy. I tak nagraliśmy po trzy reklamy dla każdej funkcji, czyli w sumie dziewięć krótkich, 20-sekundowych reklam. Aha, scenariusze reklam przygotowane były tak, aby były wesołe, takie z dystansem, z humorem, do wszystkiego, takie trochę z przymrużeniem oka. Ponieważ tak określiliśmy profil naszych potencjalnych klientów. Oni tacy są, to normalni ludzie, więc po co się pompować, po co się usztywniać, po co kij w dupie? Reklamy kończyły się tylko hasłem. Aktor mówił po zastosowaniu tej aplikacji markę tej, tej firmy i hasło. Jak wszyscy, to wszyscy. Dziewięć reklam, ale końcówki zawsze takie same plus zachęta do wejścia na stronę. I to zadziałało. Byliśmy zupełnie inni w komunikacji niż większa, bardziej rozpoznawana konkurencja, która filozofowała cały czas. Wiedzieliśmy, że zainteresowanie wzrośnie, że reklamy popchną ludzi do działania, bo reklamy właśnie mają to robić. Odbiorca ma zadziałać. Tak jak chcemy. No ale to nie koniec. Pobiorą sobie tą aplikację, no i co teraz? Teraz dodaliśmy inną wartość, zupełnie nieoczywistą, niespodziewaną. Obsługę telefoniczną, a tego konkurencja nie miała. A więc my to właśnie zrobiliśmy. Przeszkolone kobiety, panie, fajne dziewczyny, uśmiechnięte, dzwoniły do klientów, mówiąc co dalej, jak mogą użytkować aplikacje i że w razie potrzeby to one są zawsze do dyspozycji. Dlaczego? No to było ważne, bo założyliśmy, że większość ludzi nie będzie wchodzić głębiej w tą apkę. Zaczną używać dwóch, trzech, może tam sześciu funkcji i tak zostanie. A im głębiej, ich w nią wciągniemy, tym trudniej będzie odebrać konkurencji, no bo się przyzwyczają. A poza tym, żeby zobaczyć, odczuć wartość tej aplikacji, muszą skorzystać i z niej w pełni, a sami mogą tego nie zrobić, bo wiadomo, nie mają czasu. A powiedzie dziewczyny w, w takim razie dzwoniły, gadały, gadały, gadały i pomagały konfigurować, nawiązywały relacje, uśmiechały się i cały czas powtarzały, jak wszyscy, to wszyscy. Wiedzieliśmy też, że konkurencja zareaguje jakoś, dlatego po kilku miesiącach włączyliśmy program poleceń i jeszcze kilka innych elementów przygotowaliśmy, aby uniemożliwić konkurencji reakcję i przyciągnąć zatem jeszcze więcej klientów. I to się udało. Po roku nasza apka e, ma, miała ponad 4000 użytkowników, a konkurencja miała 6 tysięcy, czyli im też rośnie, ale o wiele wolniej. A po roku włączyliśmy jeszcze coś. Otóż, mając już swoich klientów, o których dbaliśmy lepiej niż konkurencja, postanowiliśmy zabrać konkurencji ich klientów. A co? Przecież o to właśnie chodzi, aby wygrywać. Zrobiliśmy pewien program przejścia, dopracowany tak, uprościliśmy go maksymalnie i ruszyła kilkukanałowa. Komunikacja wewnątrz do bazy danych użytkowników, plus na zewnątrz pod hasłem Zależy nam bardziej. Sprawdź. I się zaczęło, zaczęli przechodzić. Nie powiem Wam, jak to się skończyło, jak to teraz wygląda, bo nie uwierzycie. Ale wracając do zadania, popatrz, ile rzeczy trzeba było opracować, wziąć pod uwagę, a podałem tylko kilka kluczowych. I da się nawet wtedy, kiedy wydaje się, że się nie da. Dobrze. Przykład drugi. Producent urządzeń technicznych działa na rynku inwestycyjnym. No to był problem jak cholera. Rynek inwestycyjny to ciężka sprawa. Masz inwestycje, i one są rozpisane na zadania i potrzeby. I jako dostawca, jeden z wielu, masz operować dokładnie tym, czego inwestorzy chcą, co ci podali. I wiesz, że robi to minimum 20 takich samych firm jak ty, jak nasz klient. Co z tego, że nasz klient jest większy, ma doświadczenia jakąś renomę. Na tej inwestycji liczy się specyfikacja, termin, dostawy i cena. I koniec, możesz sobie relacje budować, bajki opowiadać. Tutaj grasz według pewnego scenariusza prostego i zamkniętego. I ten scenariusz nie piszemy mi, tylko Ci, co piszą zapytania. Oceniliśmy wszystko, co możliwe i nic nie mogliśmy znaleźć. No nie da się po prostu. Komplikacja była jeszcze większa. Masz zapytanie, ale nie wiesz, kto tak naprawdę na rynku inwestycyjnym decyduje: inwestor, generalny wykonawca, podwykonawcy, biura projektowe, czy jeszcze jacyś inni dziwni ludzie. Wszyscy mogą decydować. Nie ma żadnego schematu. Pomysł przyszedł niespodziewanie, nie tam, gdzie wydawało się, że powinniśmy szukać. Otóż wewnątrz firmy. Zobaczyłem ludzi pracujących w dziale projektowym. Mądrych, ambitnych, młodych inżynierów, którzy muszą robić oferty według tego projektu, jaki dostali. No nie po to te dzieciaki uczyli się tyle lat, żeby realizować coś, co inni zrobili. Przyglądając się ich pracy, zapytałem, czy ten projekt, na którym pracowali, jest dobry? Czy nie można tu czegoś zmienić, ulepszyć, coś wykombinować? Założyłem sobie taką rzecz, że profesjonalne biura projektowe dla tych inwestycji robią tyle zadań, że na pewno coś sobie upraszczają, kopiują z jednej inwestycji do drugiej, aby było szybciej. Z jednej przekładają na drugą, No, aby oszczędzić na czasie. No i okazało się, że ci młodzi inżynierowie, spytne gówniarze, mojego klienta znaleźli w większości projektów jakieś babole, które można zrobić znacznie lepiej, prościej, taniej na etapie wykonawstwa. No to mamy to. No tylko teraz jak to sprzedać? Jak zmienić projekt wykonawczy zatwierdzony przez inwestora? No tu potrzebny jest człowiek, no, który zawsze jest najsłabszym ogniwem całego procesu, całej strategii. Znaleźliśmy jednego sprytnego i odważnego zawodnika, który wybierał te przeprojektowane projekty, gdzie uzyskiwaliśmy największe oszczędności i korzyści dla inwestora i tak przygotowane Eee, no o, omijając wszystkich innych po drodze, musiał z nimi dotrzeć do inwestora lub generalnego wykonawcy. Omijamy innych, bo się nie zgodzą. Z nimi o tym nie będziemy rozmawiali. A zwłaszcza te biura projektowe. Zadziałało. Nie mieliśmy nic, a znaleźliśmy coś. Narzędzie, na bazie którego zbudowaliśmy tę strategię sprzedaży. Jak to zadziałało? No firma ta miesięcznie opracowywała około setki ofert. A wchodziło im miesięcznie 7-8, i to wcale nie było źle. Po korektach strategii sprzedaży wchodzi 12, czyli nie wszędzie się udaje, ale dzięki temu o 4 inwestycje wchodzą więcej. A średnia wartość jednej inwestycji to jest 500-600 tysięcy. Warto? Ale i nie robią tego handlowcy, tylko inżynierowie, którzy sprzedawać teoretycznie nie potrafią. No, ale oni nie sprzedają, tylko proponują coś ekstra. Aha, ciekawostka. Jest taka, że fakt, że handlowcy na tym polegli, nie umieli, nie byli skuteczni, a więc zaangażowaliśmy inżynierów, tych chłopaków, ale powiedzieliśmy im, że niczego mają nie sprzedawać, tylko kontaktować się z inwestorami, mówiąc, że są inżynierami i w tym projekcie zobaczyli coś, co można lekko zrobić lepiej. Chcieliby się z tym podzielić. I to zadziałało, zadziałało. I taka sprzedaż bez sprzedaży działała w dodatkowych tych właśnie czterech przypadkach, co w sumie podniosło ponad 50, o 50% sprzedaż firmy. I zrobił to dział techniczny, a nie handlowy. Prawda? Fajne. Wartość czasami pojawia się zupełnie gdzie indziej, i do tego zupełnie zmieniliśmy zasady gry. A konkurencja robi cały czas to samo. Czasami sprzedawać lepiej będą ludzie, którzy w ogóle na sprzedaży się nie znają. Ale nie zawsze. To zadanie zabrało nam, no miesiąc, tak? Ponad miesiąc kombinowania, odbijania się od ściany, do momentu, kiedy nie nastąpił błysk. I okazało się, że możliwe jest nietypowe rozwiązanie, i znaleźliśmy je zupełnie gdzie indziej. Ok, to była pierwsza część podcastu. Jak to sprzedać? Strategia sprzedaży. Części drugiej poszukaj na kanale Kalski, Jak to sprzedać. A część druga nosi nazwę Część Druga. Dobrego dnia.